Siemanko, z tej strony Mit, a to jest kolejny odcinek z gry My Summer Car. Jak widzicie, mamy nasz samochodzik, taki w różnych kolorach, tak jakby był, nie wiem, zgnity i trzeba było wymieniać części, ale to tylko przez naszego mechanika, on jest taki wielokolorowy, ale to nie problem, możemy zawsze zmienić kolor sprayem. Psik. Dobrze. Odebrałem samochód z naprawy i możemy sobie przetestować go. I przejedziemy się dzisiaj samochodem na przegląd, żeby mieć już rejestrację i na legalu sobie pojeździć. O, jaki ładny samochód. Zmienimy sobie jeszcze opony, czy tam felgi z oponami, bo tego nie zrobiłem i światła nie zamontowałem. Jeździłem bez świateł cały czas. Zamontujmy sobie to wszystko. Ściszę sobie trochę grę na słuchawkach. O, i kupiłem sobie, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, nie wiem jak to nazwać w sumie, tą szmatę, co się daje na deskę rozdzielczą. Nie wiem jak to się ściąga. Moment. O, o, o. O, 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 o. Widzicie już, nie? Co to jest ta szmata taka? Tego się nie rusza. To. Tą zebrę. Bardzo ładna. Mi się przynajmniej bardzo podobała. O, teraz super wygląda. Nawet powiem wam, że nie wieśniacko. Mniej niż takim różowym. Taki różowy to taki, jak nie wiem, koc taki od babci. Stary jakiś. Odłóżmy go tu. Weźmy sobie narzędzia. Okej. Okay. Zgubiłem gdzieś tylny zderzak. Jak jechałem, wracałem od tego mechanika. No ale trudno, już się mówi. Podłóżmy to pod auto. Podnieśmy go. Zobaczę, czy się nagrywa ładnie. Powinno się dobrze nagrywać. Tak, zgadza się. Przepraszam bardzo też, że nie było odcinków tak długo. Ale no po prostu za dużo miałem na głowie. Ja rozumiem, że YouTube i inne rzeczy to powinny być od razu na tip-top zrobione, no ale niestety. Czekajcie, to było co? RR, czyli tylnie prawe to tu. RL, czyli tu. Front left to tu. No i front right, to czyli prawy. No, jak tak mówiłem, to sorry bardzo. Miałem strasznie dużo rzeczy na głowie. I nie mogłem za bardzo ci przysiąść. A też nie nagrywam odcinków na zapas, bo też liczę się z waszymi komentarzami. Na przykład jak czegoś, nie wiem, potrzebujecie, nie wiem, na przykład była ostatnia dyskusja w komentarzach a propos tej muzyki w tle. Wiele osób bardzo negatywnie podeszła do tego, że ta muzyka jest i blokuje jej na telefony. I w sumie ja się zgadzam, te odcinki mają po godzinę. Nie każdy ma czas, nie wiem, żeby siedzieć przed kompem na dupsku przez godzinę, żeby oglądać te odcinki. Więc ludzie sobie by chcieli na przykład na tabletach albo na telefonach pooglądać sobie w wyrku już, jak leżą wykąpani. Albo nie wiem, gdziekolwiek, w autobusie, jak jadą do szkoły długo na przykład. Dlatego pójdźmy na kompromis po prostu. Jak naprawdę ktoś na przykład ma, na przykład nie podoba mu się ten odcinek bez muzyki, no to możecie sobie odpalić muzyczkę w tle u siebie na YouTubie, na komputerach, jeżeli macie taką możliwość, albo no nie wiem, no. No jak i tak byśmy nie puścili tej gry na... Co się tu dzieje? Ta gra, znaczy ten odcinek by nie poszedł na telefonach, więc nie możecie odpalić na telefonach i muzyki naraz. To się niestety nie da, tak? A szkoda, to byłoby fajnie włączyć sobie, załóżmy, film jakiś i muzykę w tle na telefonie. No ale no trudno. Nie wszystko można mieć.
Dlatego jak ktoś na przykład używa komputera i jemu to zwisa, czy jest blokada na telefony, czy nie, no to se może w każdej chwili odpalić na tym, na YouTubie muzykę, bardzo cicho, albo cokolwiek może se włączyć i wtedy wszyscy będą szczęśliwi, bo ci na telefonach se pooglądają na spokojnie, co w sumie mnie też nie dziwi, bo też mnie denerwowało, że nie mogę oglądać różnych rzeczy na telefonie, na YouTubie, bo prawa autorskie, cholerne. Dlatego po prostu zobaczymy, jak to będzie. A jeszcze tak ze spraw organizacyjnych, to planuję sobie, chciałbym bardzo rozpocząć serię, bo widziałem ten H1Z1 średnio tak się przyjęło. To może kiedyś się tam odnowi. Odnowi się tą seria, ale to może kiedyś, jak może więcej chętnych będzie na to. Myślałem, żeby zrobić serię z gry This War of Mine. Taka gierka, możecie zobaczyć u Gimpera, zagrajmy z Gimperem, coś takiego. Bardzo ostatnio oglądałem u niego to i mi się spodobało. Wcześniej też miałem tą grę, ale nie wiem, jakoś tak wciągnęła mnie. Nawet na telefonie mam tą grę i se gram. Generalnie to bardzo wciągające i polecam. I jakbyście wyrazili chęć, nie wiem, byście oglądali, to ja chętnie bym zrobił sobie z tego seryjkę, bo trochę znam się na tej grze, lubię ją. No i od razu bym też se zagrał i wy byście mieli kogo oglądać, bo na razie to bardzo mało osób w to gra. To dawno, dawno ta gra wyszła, z kilka lat temu. Ale teraz takie piękne dodatki dali do tej gry, że można sobie pograć. Tylko musiałbym sobie zakupić te dodatki, bo mam na razie podstawową wersję. Ale jak grałem na dodatkach, to normalnie ta gra jest cudowna. To jest 100 razy lepsza. Niby gra 2D, ale wciąga jak nie jedna 3D. Naprawdę. Dobrze, mamy auto. On tam zleciliśmy facetowi, żeby sprawdził nam silnik. Ja doleję tutaj oleju, bo pewnie on, nie wiem, nie dolewał ani nie sprawdzał, a ja się boję o swoje auto. On mi regulował tu wszystko ponoć, ja tam mu nie wierzę. Zobaczymy, jak będzie prędkość maksymalna. Gdzie ja klucze zostawiłem? A nie potrzebuję kluczy, przecież ja muszę olej dolać. Olej i... Znaczy zobaczyć, czy olej trzeba dolać i tego... Kulanta, jak to po polsku się nazywa. Płyn do chłodnicy. O, widzicie? Niedolane było, czyli facet leciał w chuja. Taki mechanik z niego. Wiedziałem, że trzeba dolewać. Ja to mam z przyzwyczajenia, kurczę. Oddałbym gdzieś samochód do tego, żeby mi coś zrobili, to i tak chuj zrobią. Mechanicy, te są. Kiedyś byłem oddać do rozrządu, rozrząd zmienić do tego, do mechanika, bo sam nie miałem czasu robić tego. Nie chciało mi się bawić z tym. To wymienił mi jeszcze tam w zawieszeniu coś, ale oczywiście nie zrobił zbieżności, jeszcze tylko byle co tam pozamieniał i tyle. I ja muszę teraz wszystko wymieniać, a on to miał sprawdzić wszystko, czy jest sprawne, nie? Miał mi zrobić przegląd generalny, czy coś trzeba wymienić, czy coś, żeby po prostu mieć już auto do jeżdżenia, nie bawić się w naprawę ani nic. Bo ja nawet nie mam czasu na YouTube, kurde. Nie mam się, kurczę, nawet zabrać za odcinek, nie mam czasu. A tu jeszcze muszę auto robić, inne rzeczy. No i summer car na żywo normalnie. Dobra, zapiszmy grę, bo mamy wszystko zrobione, a jak nagle nam wystrzeli, kurczę... Zostawmy sobie ten bank tutaj. Jedziemy tak, jedziemy do miasta, zamówimy sobie części tuningowe jeszcze jedne, bo czemu nie? Bo wszyscy nagrywają z częściami takimi śmiesznymi, to ja też sobie takie zrobię. Dobra, w ogóle to patrzcie, kostki wypierdolili. W końcu można je zdemontować. I bardzo dobrze, dobra. To jest obrzydliwe, tego niech... Albo nie, weźmy to, bo to jest ładne. W sumie. To jest takie... Co to jest? Spolie coś tam. To też można wziąć. Weźmy dla jaj, Boże. Tu już są te tapicerki obrzydliwe, to nie. Radia nie biorę, bo mi jest niepotrzebne, przecież umówiliśmy się. Dobra, weźmy to. I zobaczymy, jak on będzie wyglądać. Ewentualnie nie zamontuję tych części, co są obrzydliwe. Dobra, zapakowałem. Wkładamy tutaj ten list.
Co miałem zrobić? Najedzmy się, napijmy, wyszczajmy, wysrajmy, żeby facet w ogóle, patrzcie, odłączyłem ten z kontaktu telefon, bo mi wkurwiał, bo cały czas dzwonili. Żryć, to. Pić. Przetestujemy sobie VMAXa naszego samochodu w mieście. O, teraz zapiszmy. Zapiszmy sobie giereczkę. I jedziemy do miasta. Zapłacić za... Nie, zapłacimy za część następnym razem. O, zaimportowałem muzykę, ale tego nie potrzebuję w zasadzie, bo i tak nie puszczam. Więcej osób wejdzie i będę miał większy rozgłos. To jest niby takie niepoprawnie polityczne na YouTubie, bo powinienem być właśnie przychylny bardziej dla widzów, aniżeli dla wyświetleń i innych rzeczy. Ale ja nie robię tego stricte tego, żeby o, tylko pieniądze, bo ja na tym i tak nic nie zarobię na tych filmach, bo to na razie są grosze, co ja tam odpaliłem tego. Odpaliłem sobie zarobki. No to są grosze, nie ma co się martwić. Dla mnie 100 w tą wyświetleń, czy w tamtą, to na prawdziwe te zarobki nie ma znaczenia. Ale chciałbym po prostu, żeby ten kanał się rozwijał, bo podoba mi się to po prostu. Podoba mi się jak... No, po prostu podoba mi się praca na YouTubie. Jak będę kiedyś miał więcej czasu w przyszłości, to będę mógł sobie nagrywać. W ogóle to mam inną kolor maski, zauważcie, taki żółty, taki jakby, nie wiem, obsrany. Zmienię to od razu, bo to ohydnie wygląda. O, teraz wygląda super. A te felgi da się pokolorować? Nie, no chromowane jest, no chromowanych nie będę miał. Potem. Póki się silnik rozgrzewa, to ja pomaluję z te zimówki. W ogóle to był update. I są shopy na ulicach takie, nie? I w tych shopach są samochody i je można chyba sprzedawać. Tak przynajmniej widziałem, znaczy nie do końca oglądałem, bo mi się nie chciało. U jednego pewnego youtubera. Bo tą grę i tak już sam gram i też mam dosyć trochę. Bo cały czas ją nagrywam, cały czas ją gram. Ale oglądałem u niego i on tam brał na haul i sprzedawał u tego mechanika, nie? Przetestujmy naszą brejczkę. Zobaczymy, jak ten majster, kurde, nam auto zrobił. Jedziemy od razu, zatankujemy z auto. Pojedziemy naszym skrótem. No, jedź. Jest zimny na razie, to nie ma co się martwić, że on zamula. No, to możecie napisać w komentarzach, jaką byście chcieli... Bo w ogóle to ktoś tam jeszcze wspomniał, że chciałby nagrać... Znaczy, żebym ja nagrał Spin Tires. To jest taka gierka o takich ciężarówkach, co się... drewno wozi do celu, jest błoto, generalnie to zajrzyjcie, jak obejrzycie ten odcinek, albo w trakcie odcinka zajrzyjcie do tego, do opisu filmu i tam zrobię tą, jak to się nazywa, ankietę, co by tu nagrywać jeszcze oprócz tego, bo ja zauważyłem, że u mnie na kanale cieszą się oglądalnością właśnie takie samochody, to znaczy na razie tylko to gram, nie? Ale jak na przykład wpuściłem te H1Z1, to nikt nie chciał oglądać. Ja miałem po tygodniu miałem tyle wyświetleń, co w godzinę na ten, co w godzinę mam My Summer Car. Tego pierdzielę to na razie. Wolno on jedzie, moim zdaniem. Wszystko do czerwony. 40 to jest sporo, prawie 130. Tak, to słuchajcie, propozycja Spin Tires, to bym z kolegą nagrywał wtedy. Musiałbym, kurczę, zorganizować sobie kamerkę. Będę gorszą miał kamerkę wtedy na kierownicę, bo jak już robię Logitechiem, nie? Będę nagrywać kierownicą, będę jeździć. To będę musiał kamerkę wam pokazać, żeby to fajnie było, po prostu fajnie się oglądało. Musiałbym użyć kamerki chyba od PlayStation 3, ja nie wiem, czy mam jeszcze. Rozprzedałem ostatnio.
A kamerka z PlayStation 3 była dość dobra, bo to w HD nagrywało, a tam Full HD to i tak nie jest niepotrzebne. Do patrzenia na czyjeś nogi i ręce, jak zmienia biegi. I kręci kółkiem. O, w Speed Tires akurat bardzo fajnie to jest zrobione, że można kierownicą jeździć. Jest zrobione bardzo fajnie ta gra, naprawdę, no props. No to bym nagrał z kolegą w Speed Tires. Aby to wszystko było, Jezus, jakie to było przedsięwzięcie. Ja musiał do salonu iść w domu. Ich wygonić po kątach, niech się rozproszą, bo wszyscy zazwyczaj okupują salon z rodziny. Wszystkich wypieprzyć gdzieś tam, żeby sobie zajęli sobie jakieś inne miejsce i nie wiem, książki czytali na ten czas, jak nagrywam, bo ta gra strasznie dużo poświęca czasu, naprawdę. To jest spokojna godzina jak nic, żeby cokolwiek zrobić. Żeby jedną mapę przejechać, to gdzieś to jest z 4 godziny, to bym od razu sobie odcinek na zapas nagrywał. Ja kiedyś, żeby jedną mapę zrobić, to cały dzień musiałem poświęcić nagranie samemu. A tu z kolegą to on będzie drewno ładować, to dobrze. No, albo jeszcze jest do wyboru This War of Mine. Tam sobie zaraz zakupił DLC wszystkie. Jakbyście wyrazili chęć na to, żeby obejrzeć. No, bardzo bym szczęśliwy, bo ta gierka jest naprawdę bardzo fajna. Generalnie to też zbieram teraz kasę, żeby sobie kupić Assetto Corsa, taka gra samochodowa. To też bym na Logitechu, oczywiście, po co na klawiaturze, jak na Logitechu można. Ja tą grę chciałem odpalić na Logitechu, ale pomyślałem, że to jest więcej składania auta niż jeżdżenia. Zauważcie, my tylko jeździmy sobie po bułki i z powrotem. Dlatego nie opłaca się te kierownicy pakować, a ja mam małe miejsce w pokoju, to nie będę tego wpakowywał do pokoju, tylko musiałbym do salonu wszystko, a no, rodzice nie są szczęśliwi, jak ja pakuję się do salonu do nich. Dobra, jesteśmy na miejscu. Zgaśmy, zatankujemy go sobie w ogóle. Tu nic nie mam. Tu mam liścik. Wrzuciłem? Tak. Chyba tak, dobra, nie będzie. A mnie nas swędzi, no Jezus, co ja? Potem sobie pomyślicie, co ten kurwa, wciągał jakieś gówno? Co on tam śpiewa? Pojebany on jest. Dobra. Już jest ciepły silnik, zajebiście. Zobaczymy, czy ten Majster faktycznie dobrze robi te silniki. Bo jak nie, no to jebać go w łeb. Pyk. Zatankujemy sobie do pełna. Ja mam jeszcze kanister na wszelki wypadek. W bagażniku. Koła są takie krzywe, pewnie. Nie chcę się odwracać, bo tankuję. 9,8. Co jeszcze mam ciekawego z gier do nagrywania? Mam Dirta, ale Dirt to już stara gra. Te Assetto Corsa mi się bardzo podoba. Im se to ponagrywał. Nowa gra dość w miarę. Czy trzyma poziom po prostu? 26 litrów. Zatankuję, zapłaćmy mu. Jedziemy na autostradę karmić się. Idziemy zapisać se do kibelka. Giereczkę, bo ja nie chcę potem, wiecie, jak się rozpierdolimy na autostradzie, to jest dość często się zdarza, znaczy mi się zdarzało, leciałem, ale tym autem jest w tej grze najbezpieczniej jeździć, bo ma napęd naprzód, a bezpiecznie jest napędami naprzód jeździć. No i jeszcze napędem na 4, to jest też bardzo, bezpieczne jeździć. Najbezpieczniejsze to są właśnie napędy na 4 w samochodach, naprzód, a potem na tył, no bo... No bo na tył to kurczę, za mocno dodacie gazu i dupa was wyprzedza na śliskiej nawierzchni albo coś. Albo skręcacie, to zazwyczaj tak, że dupa właśnie wam ucieka. Jak macie jakieś łyse Dunlopy albo inne tam kurcze Michelyny. Micheliny. Rozgrzejmy silniczek. Radia nie zamontowałem, wygląda jakbym ukradli.
Miałem na przegląd jechać, to jedziemy na przegląd najpierw. Ue, coś już odpadnie teraz. Patrzcie, ręczny. Będziemy mogli brać już udział w wyścigach. Na pół sprzęgle dojedźmy sobie. No nie. Co się stanęło? Lecz w chuj z takim naprawieniem silnika. Stop. Ręczny. Zobaczmy, czy wjechaliśmy w miarę. Suń dupę. Zamknij to. Dobra, idziemy do majstra. Elo! Pocił się pod pachami, hop, trochę. O, poszedł, poszedł, patrzcie. Idziemy na przegląd. Kurwa! Patrzcie, weźmie go, podniesie. Patrzcie, dupę mu widać. Jakby głupi. Trochę krzywo. Ale ładny. Tylko zardzewiały pod spodem. Sprawdza, czy się rdzanie wbija. Też tak robiłem w Seicento matki, jak kurwa był zgniły. I się... Tylko, że tutaj facet wbija i nic się nie dzieje. A ja wbiłem i przeleciało na wylot. Dziura w podłodze. Szmelc. Jak, panie władzo? Ja... Ale on nie po ludzku gada. Te chujowe te tłumaczenia są strasznie. Idziesz tu, no mała pojka się jaka mu nie. Pojebany. Dobra, wyrzućmy. Nie wiem, co to znaczy. Gdzie są moje, kurde, papiery? Pakaputkiotioto. Zaczekajcie, mam translator na telefonie. Zaraz przeczytam, co to jest. Bo to jest nieludzki dla mnie język. Translator. Fiński na polski. Zdjęcie. O Jezus, kichnę zaraz. Nie. Czekajcie. O Jezus. Sorry. Fiński. Zdjęcie. Zdjęcie zrobię sobie tego i wam powiem, co to znaczy. Paka, paka, paka. Kurczę, zaznaczyłem wszystko. Zbiornik paliwa, układ wydechowy. Chyba układ wydechowy jest, nie Teges. Koszyk jakiś. To jest koszyk. To jest z... Poczekajcie, pata, pata. Wydechowy układ. Układ wydechowy mu się chyba nie podoba. Za bardzo pierdzący, szkoda. Czyli nie dasz mi tego? Ren, coś tam, co to jest. Nie chciało wyczytać, zaczekajcie moment. Kurde, weź ten kursor. Teraz może się kapnie, co to jest. Opony są zjebane. Nie można slików mieć, kurde, no. Trzeba, jak w Polsce, kurwa, ciężko przez przegląd przejść. Trzeba, kurwa, nie wiem, w łapę dać mu może. Trójkąt ostrzegawczy. Aha, dobra. Patrzcie, to jest trójkąt ostrzegawczy, to trzeba kupić, albo znaleźć. To jest, już nie pamiętam, chyba koła, wydechowy układ i coś tam. No i dobra. Czyli nichuja. Ja pierdolę. Dobra, nie zrobimy przeglądu. Widzicie? To jest ciężko jak w Polsce układ, znaczy ten przegląd zrobić. Spalimy mu kapcia na dworze, żeby ten... Żeby mu było przykro. Dobra, pyk. Cyk, wsiadamy. Zakopćmy mu. Jakbym tu miał diesla, to mu zakopcił. Ale patrzcie, zakopciliśmy mu. Ej, to nie działa tak. No
zgasł za syf. Patrzcie, za słaby silnik jest. Trzeba go dorozgrzać do tych 14. 14 tu musi być. Zapisaliśmy w kibelko, mam nadzieję. Patrzcie, teraz będzie, kurde, dzida, zobaczycie. Więcej się nie... Fuel mixture. Jedziemy. Ej, słabo. Patrzcie to. Do dupy. Muszę bardziej na środku. Bardziej dzida. Nie da się bączka zrobić, ale słabo. Jezus. Dobra. Jedziemy na autostradę. I driftujemy, zaraz po policji zadzwoni. Wow, drifty. Jedziemy. Jedziemy na autostradę, sprawdzimy jaki jest Vmax tego shitu. Po naprawie silnika. Wątpię, że będzie dobre. Spieszność tylko mi dobrze ustawił. Resztę do dupy jest. Wolno się rozpędza. Mój szybszy. Jak będzie powyżej tutaj. Musi być tutaj, żeby być lepszy. Ale zapatrzyłem się. Ktoś mi napisał na telefonie i się zapatrzyłem. O, jadą Sebiksy. Jebie basem jak z rybnego. Patrzcie jak zdycha ten samochód, on jest chujowy. Tylko z górki kurwa jedzie szybciej. Chujowy ten mechanik. Pamiętajcie, nie opłaca się dawać do mechanika auta. Kurwa, nie dzwonić do mnie. Tylko z górki jest szybszy, patrzcie. To idź do chuja z takim naprawianiem auta. Ja. Patrzcie co się stało. O kurwa, sanki normalnie. O, coś odpadło. Dobra, i tak zapisaliśmy grę sobie tam. Więc możemy go rozjebać jak chcecie. Bo zapisaliśmy... Ole kurwa, rozpierdolił się. Dobra, jedziemy. Ej, rozpieprzmy silnik znowu, będzie śmiesznie. Zobaczymy, czy da się go zajechać. Po naprawie. Co jest, kurwa? Zapaździesz. Patrzcie, na ssanie odpala. O Jezus, przepraszam was bardzo za te dźwięki niekontrolowane w domu. Jedźmy na odcinie cały czas, tylko wyłączmy ten ssanie. To jest, co się stanie? Normalne auto by się już posrało. Satana! I zobaczymy, czy da się napych odpalić. Czekajcie. Oj, biciu! No, nawet nie chcę odpalić na ssaniu. Już zjebał się. Dam gazu. Dobra, niech się zjebie ten silnik. Może jak będzie cieplejszy, będzie szybciej jechał. Mi się wydaje, że gaźnik wystarczy uregulować jeszcze. Będzie jeszcze szybciej jechał. Nie. Nie za bardzo. Albo? Moment. Patrzcie, leci. Nawet nie pod górkę. No chujowy ten samochód w porównaniu do tamtego, jak my mieliśmy. Ręczny bym zaciągnął do zabawy, ale boję się, że się wypierdolę.
Jedźmy cały czas na V-Maxie. Jedynkę wbiłbym dla Beki. Ło, na czołówę. I oni już tak kółko szybko zrobili te Sebiksy. Patrzcie, jak my zrobiliśmy auto, nie było kurwa nawet mowy o jakichś niedociągłościach, tylko po prostu zbieżność była do dupy. Tak zapieprzał silnik, a teraz tak to chujowo jest. Może się zjebie ten silnik w końcu. Przeżyje? Oto to jest pytanie na śniadanie, czy przeżyjemy? O, patrzcie, jaki fuks. Dobra, zobaczmy, co teraz się stało. Ja chcę auto zajechać po prostu, bo już mi się nie podoba on. Ej, tu jest przepocnica, to ja mogę sobie po prostu... do odciny. Jak ściągnąłbym akumulator podczas jazdy... O, zgasł. Nie wiedziałem, że tak się da. Jezus. Won, zapalmy jeszcze dziada. Wygląda jak wrak samochodu. Ręczny zaciągnijmy. Palimy lacza. Patrzcie, na ręcznym cały czas. Bo nie, ciężarówka jedzie. Start lotny zrobimy. Tylko niech ona się tu ustawi. O nie, 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 nie! Szybko! No kurwa! Ale jaja. Dobra. Zapisaliśmy sobie, to jedziemy do domu. No i trzeba będzie demontować wszystko. Trzeba znowu te wydechy chujowe dawać, zakładać. Ja cię sunę. No trudno się mówi, no. Trzeba będzie znowu zamontować ten szajs. Układ wydechowy, trójkąt. Trzeba pojechać, chyba wiem, gdzie jest trójkąt. Jesteśmy tu. Dobra, to jedziemy do domu już. Do domu i ja już se sam znajdę ten... Zatankowałem sobie. W ogóle czemu to auto jest takie pognieciony już? Ej, lol. Ale cheaty. No kurwa, co? Nie. Ej, ale to jest gówno. Auto? Zapisuje się nawet jakby, nie wiem, zmiażdżę go, to on się tak so... Ach, idź pan w chuj. Naprawdę? No nie, nie chcę się go do mechanika zawozić znowu. Chujowo trochę. Nie wiedziałem, że tak się da, ale widzicie. Takie ta gra ma bugi. Dobra, pierdolę to. Nawet nic nie robię, zajadę do domu i tyle. Albo do mechanika od razu go zawiozę. Ale chujowy ten samochód jest, ja pierdolę. To jakby mi co, pękł mi silnik, to co, też się zjebie? Dobra, jedziemy do mechanika, zostawiamy go i koniec odcinka, bo to nie ma sensu takim przedalem jeździć. Do odciny. A możecie napisać potem w komentarzach albo na tej... jak to się nazywa? Ankiecie, co pobocznego można, bo jeszcze My Summer Car pogramy. Musimy wszystko jeszcze wygrać wyścig i inne tam rzeczy. Patrzcie, już w ogóle nie jedzie.
miejmy nadzieję, że będzie przecena na jakieś rzeczy dzisiaj. Tego ziomka. Jedź, co tam się będziesz. Jechał szybciej. Ciekawe, czy teraz będzie też zepsute, jak wejdziemy do gry. Albo chwilkę. Możecie zobaczyć. Możemy sobie pograć w GTA, możemy sobie pograć w This War of Mine. To widzicie, to jest, kurczę, propozycja to, albo co jeszcze? Test server? Nie wiedziałem, że takie coś mam nawet. Next Car Game, a to jest głupie. Jeszcze mam Beam Engine'a, też możemy sobie zagrać. Więc... Why not? Mam Euro Truck'a, to jest nuda. Trochę znudziłem się, w Deforesta można. Dobrze, gra się powinna już zresetować. Odpalamy. Odpalamy, zobaczymy, czy nadal nasze auto będzie w chujowym stanie. Nie chciałbym, żeby tak było. Byłoby mi bardzo przykro. Wtedy musiał wracać takim zgniłkiem do domu. Proszę, żeby to auto było w normalnym stanie, nie taki z dupy wyciągnięty. No kurde, no wygląda jak bolid jakiś powypadkowy. No i nic z niego nie zostanie. Przyjebaliśmy w coś. Dobra, jedziemy do domu. Do mechanika. Czyli te auto nawet nie można drasnąć, bo i tak... Bo to się zapisuje wszystko. Zwalone strasznie. O, na czołówkę. Jo, pierdolę. Ledwo co. Myśmy uniknęli. Teraz mi się znowu zabijemy. Coś mi odpadło chyba. Tak, wydech mi odpadł. Nie! Kurde, nie wierzę. Nie. Dobra, czekajcie. Teraz zobaczymy, czy wydech będę miał w aucie, albo czy będę miał przykręcony cokolwiek z nim zrobiony. Ta gra to jest jeden wielki po prostu bug, po prostu i trzeba wszystkie możliwości przetestować, a mi się nie chce, kurczę. Tylko czemu ja idę naokoło? Czy mam wydech, czy nie mam wydechu? Auto zjebane, jest już wydechu, chyba nie mam. Mam. Pewnie na ślinę przyklejone. Jedźmy. Po wypadkowym. Żulem. Trzyma się nawet. Jedźmy na piona czwórce i wrzucimy jedynkę. Katowanie samochodu. Głównie nim jeździ. No, w tych shopach są auta. Można je sprzedawać. Dobra, rozpędźmy się do VMAX'a i włączmy jeden. Zobaczymy, co się stanie. Fajnie, gdyby tryby wypieprzyło. VMAX. O, mówiłem, że coś wypierdoli. Ale on jedzie. Łe.
Coś wypadło, dobra. No pol to kurwo. Nas cały akumulator nam zejdzie. Bituje bitu. Kurwa. Nasz rozrusznik się spali. Satana. O kurde, znowu coś rozjebaliśmy. To jest gazu. Pompuj, pompuj, pompuj! Patrzcie, tu jest alarm. Kurwa, co jest? Rozsypuje się po kawałku? Co się tu dzieje? Czekajcie, zajrzę tak, o. Nie wiem, co się stało. Otwórzmy maskę. Pyk. Ta maska nie przypomina nawet maski. Coś tu w ogóle jest już jeszcze podczepione do tego silnika? Auto zjeżdża nam. Dobra, nieważne. Dobra, idziemy. Zaczekaj, no kurwa, stój. Stój. Idę zobaczyć, co wysraliśmy. Ale fajne to było. To jest akurat realistyczne w tej grze, mi się to podoba. A patrzymy po drodze, co wypadło nam. Dobra, jechaliśmy po tędy, bo są ślady. Tio, ale droga hamowania była dość spora. Tak byśmy jechali, jakbyśmy nie mieli ABS-ów. Znaczy, to auto nie ma ABS-ów. I jechali sto ileś. Znaczy, ta gra jest w ogóle nierealistyczna, więc nie ma co się tam posiłkować nią. Mi się wydaje, że coś wypadło. O, wypierdoliło od silnika panewkę, znowu. Znowu panewka poszła się pierdolić. To do chuja z nią. O, coś jedzie. Panewkę wywaliło nam jedną. Pomóż mi. To jest najgorsze to, że ja odpalę silnika, on nie będzie działać. Nie no, nie zapiszę tego przecież. O, co to jest? Kolejna panewka. Silnik przekręciłem po prostu. Skrzynię biegów powinno rozpieprzyć bardziej, tak mi się wydaje. Co to jest? Plama. I tyle. Wypierdzieliłem silnik cały. Poszedł. Przekręcony. No, to są takie praktyki. Czego nie robić w samochodzie? I to i tak auto chuja warte jest. Tak zawiozę je znowu do tego. No ej, wypierdalaj. Tak zawiozę je do naprawy teraz, bo mi się nie chce go skręcać. Z tym nie mam części, nie będę go rozkręcać i pakować. Mam hajs, to sobie to zrobię. Kurwa, jedno. Trzy chyba wysrało. Tak mi się wydaje. Szkoda, że nie odpalił. Za fajnie byłoby. Musimy jeszcze na rozwalonym silniku to jechać do domu. A ja bym se pograł w inną gierkę teraz. Możecie napisać w komentarzach, czy pasuje wam taki układ, że coś dołączamy jakąś gierkę nową do tego kanału. O. Sebiksy. Wow! Tufu, tufu, tufu. Ja bym przejechał się z nimi tam. Dobra, pakujemy się. Pakujmy się i jedźmy. Napych odpalmy. Patrzcie, kręci się pasek od alternatora. Działa alternator. Cały czas trzymam lewy przycisk myszy, żeby się kręcił. Zobaczymy, czy tłoki pracują. Jestem ciekaw. Takiego chuja. Tu nic nie pracuje. Patrzcie, tu wywaliło cały tłok wywaliło. Tu powinien być tłok, a tu nie ma. Tu jest dziura chyba w bloku silnika, tak mi się wydaje. Nie widać tutaj. Nie wiadomo, co tu się dzieje. Tryby tu są?
Nie. Nic tu się nie trzyma kupy. Dobra, popełnijmy samobójstwo, jak się da. Nie, tu się nie da chyba. Nie, da się, mam pomysł. Trzeba po prostu zamknąć to. Wsiąść do auta. Won. Przepchajmy gnoja, tylko ręczny mam, nie? Bo to patrzcie. Nie patrzcie. Kurde, nie działa. Myślałem, że mam klucz w ręce, bo normalnie on ma dwie ręce i klucz wystaje. Takie bugi. Cały rozjebany samochód. Ale słabo. Każdy safe opłaca się robić u mechanika. Mamy, wiem jak się zabić, żeby nas teleportowało. Brednie to są straszne. No w puszyt! Za ciężkie. O, jedzie auto, szybko, szybko. Szybko, szybko. Wsiadaj. O kurwa, ale zajebał. Aż się zlagowała gra na chwilę. Hej, zróbmy wypadki. Nie, ja to widziałem. Patrzcie. Patrzcie, to się robi, tylko chowam te łapy jebane. Czy tam jod? Czajcie, podnieść to trzeba. Nie da się tego podnieść już. No nie! Nie! Nie da się podnieść. Ja to, kurczę, znowu jakimś guzikiem nacisnąłem. No nie da się podnieść, już zbugowałem grę, dobra. Nieważne. O, pojechał sobie do domu już, szczęśliwy. Zrobił wypadek i pojechał do domu. Dobra, co nam wypadło? Wszystko, co się da. Ta gra jest chujowa już. Nie naprawią błędów żadnych. Dobra, pić nam się chce, zaraz zdechniemy. W zderzak nam odpadł. Chuj warty zderzak. Dobrze, słuchajcie, moi drodzy, kochani widzowie. Wrzucam do opisu filmu ankietę. A jak ktoś nie chce ankiety tam nie chce w ankiecie brać udziału, kurczę, nie umiem się wysłowić już. Nie chce brać udziału w głosowaniu, to może się wypowiedzieć w komentarzu na temat, co będziemy jeszcze oprócz tej serii robić, oprócz serii D tego. Chciałem This World of Mine powiedzieć. My Summer Car. Chciałbym This War of Mine nagrać i jakieś samochody. Spin Tires ktoś tam chciał. No to możecie zrobić debatę. A ja póki co na razie się z wami żegnam. Tego gnoja muszę odwieźć do naprawy. Wygląda teraz jak tarka do sera. Albo puszka zgnieciona jakaś. No do dupy samochód. Całkowicie do dupy. Nic się nie nadaje już do jazdy ani nic. Do usłyszenia. Zostawcie lajka. Zostawcie lajka, komentarzyk, suba, polećcie znajomym. No i do usłyszenia na razie, cześć!